Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. No i cóż, w tej chwili załatwiamy misję z eskortą Norberta. Jesteśmy w Poliniewicce, której co prawda nie widać na nas. I musimy tutaj wyminąć Filcza. Czy ja tu wejdę tu? Tak. Intruder! Intruder! I'll catch you, and when I do, you'll... Intruder! Zamknij się. Where Jestem. are you, you sneaky slime? I'll catch you, yes I will. Dobra. What's that? No tak. Filch też zna tajne przejścia. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Nie przez to, że Harry bardzo cicho rzuca zaklęcia, ale podczas pociągania się jęczy tak samo jak wcześniej. Pięknie. Przestań się drzeć. No okej. Okay. No misja taka pseudoskradankowa, fajnie też. Całkiem, to powinien być gdzieś Filch. No właśnie. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Tu coś mamy. Tylko, że nie wiem, jak tam wejść. No dobra. Gdzie jest teraz Filch? Okej. Nope. Przestań drzeć się. Normalnie? Już tam byłeś przed chwilą, Harry? Ogar trochę? Thank you.
intruder! Intruder in the forbidden corridor! Dobra, misja może być na dłuższą metę upierdliwa, przyznaję. No okej. Dobra. Tutaj nie ma żadnego przejścia? Smutek i żal. Po co ten gargules tam jest? Moment. Dobra, nie wiem. Haha, teraz. Trochę latania będzie w tej WFT. Tak, na to Filcz na pewno już w ogóle nie zwrócił uwagi. Wszystko normalne, 40 stopnie w ogóle. Fasolki! Jej! Miło by było, jakbyśmy mogli, żeby Harry mógł korzystać z tych wszystkich tajnych przejść. Naprawdę cieszyłabym się. Nie, ta misja jest wydłużana. Naprawdę. Jak jeszcze potem będzie tak trzeba transportować smoka, to nie, nie, jeszcze raz nie. Brawo, Harry, jestem dumna z siebie. Hops. 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 I Harry, kurna, ma się tego zapać. Dziękuję. Ups. Dobrze. Thank you.
Pytanie, czy jak zjedę na dół, to będę mogła wrócić? Sprawdzimy. Właśnie. No bo powrót mógł być korzystny. Znaczy zeskok tu jest korzystny, a czy teraz mogę wrócić? No dobra, tutaj po prostu... Mhm. I po raz któryś już to kółko robi, jeju. Ale powiedzieć, czy chcielibyście zobaczyć może, żebym nagrała pierwszego władcy pierścieni. Kurna, Harry, zabij się. Albo Hobbita. Hobbit też jest taką grą. Hobbit jest bardzo podobny do Harry Pottera pierwszego pod względem wyglądu i chyba też konstrukcji. Serio? Dobra, moment. Muszę ostrożniej skakać. I to mi pozwoli może dotrzeć w końcu na miejsce. Będzie miło mi naprawdę. Tutaj. Tutaj. O, dobra, udało się. Teraz nasz GPD skoczy tu. No dobra, jakoś. Nie wiem, czemu ten obraz tak mówił, że coś za mną jest. Tylko fasolki, ale zawsze coś. Po raz kolejny bezpieczna szkoła. Nieważne. Dobra, jeszcze raz się otworzę, bo co prawda fasolek mam dużo, ale może więcej się przyda. Nie wiem. Może nagle Fred i George będą ode mnie żądać haraczu w postaci tysiąca fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta, a jak nie to mnie zabiją. Albo porwią swojego brata i będą go torturować, wykorzystywać go do testów. Testów jeszcze w sumie nie wiem czego, coś wymyślę. Ale chwila, bo ja to teraz... A, dobra, jest kolejny stopień. W każdym razie lepiej mieć jak... Cześć. Serio? Serio? Well, we are in trouble now, aren't we? Ja nic nie wiem, jestem niewinna. Dobra. Po trzecie muszę ciebie klikać. Wracając, fasolki są ważne, no bo wiadomo, jak Fred i Joe będą chcieli haraczu, nie wiadomo jakiego, no to wtedy lepiej mieć, bo jeszcze Rona porwią, oddadzą go jego matce. Czy coś, nie wiem, Fred i George są nieobliczalni. Ty se przejdź. Dziękuję. Kurna! Już czwarty raz potem wchodzę, bo raz spadłam. Już myślałam, że drugi raz spadnę. Hmm.
Dobra, niech on sobie przejdzie. Think I'm blind? I'm not letting anyone into that tower tonight. Moment. Czy... Nie wiem, czy ja stąd się metę. Nie. Tak, wiem, że to trzeba zniszczyć. A, samo się zniszczyło. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Miał nikogo nie wpuszczać. Nie wyszło. Najlepsze jest to, że Harry nie dźwigał nic, więc jak mamy teraz oddać smoka, skoro przyszliśmy bez smoka? Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Jak dobrze, że on tu nie może wejść. Mrs. Norris, I could have sworn I heard footsteps in here, but yeah, blah. Let's check the library, my sweet. I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris, you keep watch from above. Jak ten kot skoczył? What? You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Mówisz?
Dobra, tym razem wiem, że przynajmniej on dojdzie do tego i sobie pójdzie. Ale naprawdę mógłby checkpoint później trochę. Mrs. Norris, I could have sworn I heard footsteps in here, but yeah, bleh. Let's check the library, my sweet. O, i tu powinien być checkpoint. I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris, you keep watch from above. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Mhm. Okej. No, udało się. Checkpoint, dajcie mi checkpoint, nie chcę mi się powtarzać tego wszystkiego jeszcze raz. O! Intruder! Też się skryłeś. Uff. Dobra, mamy checkpoint. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Intruder! Again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual. Serio, teraz? I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Aha. No spoko. A spoko, nam pomaga. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Okay. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Uh.
was that? Intruder! Intruder in the forbidden corridor! Tak. Gdzie ten kot? A, tutaj. Się wraca. Dobra, to ja muszę się zmyślić tutaj. O, tutaj są fasolki, jak miło. Dobra, przeszedł. Garb, czy jak się to nazywało, nie pamiętam. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of me nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Serio, dalej mi się skradankowa? Jeju, ile można? Przejmamy save'a. Okej, okay, trochę się uleczyłam. O, nie no, chciałabym w tym odcinku ukończyć całą misję. Ona się tak strasznie przedłuża w tym momencie, bo już według mnie powinna po akcji ze zwierciadłem zakończyć się. Ale dobra, w ogóle tutaj to jak jest przedstawiona cała fabuła jest dosyć skompresowane i to często nielogicznie wygląda. Zresztą jak się zna książki. Ojejku, wracając, fabuła jest no dosyć tutaj roztentegowana, zwłaszcza jak się zna zarówno tej książki, jak i film ogólnie fabułę. Ale cóż, dobra.
Okej, okay, udało mi się skoczyć, hopsa. No i dobra, tutaj to załatwiłem, co ja mam zrobić? No dobrze. Idzie całkiem nieźle. Nie przybiega tu? Został kot. Wy teraz? Serio? Nie mieliście kiedy przyjść? Tak, i teraz zjeżdżamy do kuźni Freda i George'a, gdzie wykuwają zbroję dla Uruk-hai. No hej. Hey Harry, do you have 25 beans for us? That's it. That's all the beans we need. Thanks Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Czy wy hodujecie te gnomy? We really needed these. Remember, you don't know anything about us collecting beans.
It'll be our secret, right? Come on, George. We've got work to do. A, nie mogę tu wejść. Dobra. Okej, czyli muszę wrócić na górę. Harry, zapomniałeś założyć peleryny niewidki. Nie, żeby coś. Hermione, Ron and Harry researched the secret of the Philosopher's Stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. It looks like Filch is somewhere else tonight. Come on, let's go! Okej, ale ja to skończę odcinek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z Harry'ego Pottera. Papatki! Wiem, że w bardzo fajnym miejscu kończę odcinek. Pa, pa!